Reaper. Oh man. No nie, ktoś się tutaj zbliża i mi się pewnie Bluetooth wyłączy. Przestanie działać. I pewnie coś się jeszcze zepsuje i usłyszę muzykę tego człowieka. Lub okaże się, że jest on hakierem i że wykradnie wszystkie moje dane. No trudno, zobaczymy co się za chwilę stanie. Chwila, co się tutaj właśnie stało? On przeszedł obok mnie i nic się nie wydarzyło? Nadal słyszę swoją muzykę? To najprawdziwsze czary. Tylko chwila, w jaki sposób wtedy działa Bluetooth? Dobra, zacznijmy od najprostszych rzeczy. Technologia niebieskich zębów znana jest od stuleci, konkretnie od X wieku. To znaczy nazwa Bluetooth pochodzi od duńskiego króla, który żył w tamtych czasach. Sama technologia znana jest właściwie od 25 lat. No więc można na początku zauważyć, że gdyby cofnąć się do tamtych czasów, to rzeczywiście można byłoby to uznać za jakąś czarną magię. A ciekawe co gdyby dopiero to pokazać ludziom z X wieku. Wracając, wielu z was pewnie orientuje się, jak przesyłane są informacje w komputerach. Dla tych, którzy nie wiedzą, w uproszczeniu są to ciągi informacji w postaci zer i jedynek. Kiedy ktoś wysyła nam jakieś zdjęcie, wysyła to właśnie w takiej postaci, gdzie następnie urządzenie, które otrzyma to zdjęcie, na przykład sokowirówka, przetwarza te zera i jedynki ponownie na obraz. Bluetooth też korzysta z takich zer i jedynek, tylko jak nie trudno zauważyć, w komputerach działa to na zasadzie tego, że prąd płynie lub nie płynie. I jak więc działa to w Bluetooth? Działa to przy użyciu światła, ale nie takiego z latarki, tylko takiego o innej częstotliwości. Tutaj mamy to światło z latarki, które widzimy, a tutaj zakres częstotliwości Bluetooth. Tak na to patrząc, można dostrzec, że ludzkie oko jest dosyć ślepe. Ta częstotliwość wynosi 2,4 GHz, a dokładniej ten zakres wynosi od tylu do tylu GHz. Takie coś można już użyć do tego, żeby przesyłać jakieś informacje. Ta częstotliwość to 0, a to tutaj to 1. Te zera i jedynki mogą być dla lepszego zrozumienia kolorami. To jest zielony, a to jest pomarańczowy. Wysyłanie jakiejś informacji, na przykład z telefonu do słuchawek, wygląda w taki sposób. Sygnał jest wysyłany, a następnie słuchawki, używając swojej elektroniki, dowiadują się, że ej, odebraliśmy kolor zielony. I w taki sposób właśnie można słuchać muzyki. Tylko zaraz. Co w przypadku, gdy ktoś inny znajduje się w zasięgu moich słuchawek? Czy on też będzie mógł usłyszeć moją profesjonalną muzykę, a ja jego? No i tutaj pojawia się kolejna sprytna mechanika działania Bluetooth. Otóż w zakresie tej częstotliwości znajduje się 79 kanałów, w których telefon może połączyć się na przykład z odkurzaczem. Czyli przybliżając się do takiego pojedynczego kanału, będzie on miał własne częstotliwości, czy też w porównaniu kolory, odpowiadające za konkretną informację. Więc w takim przypadku on może słuchać muzyki na przykład na tym kanale, a ja na tym tutaj. Tylko tutaj występuje kolejny problem. Jak można zauważyć, podczas łączenia się z jakimś urządzeniem, nie za bardzo widać opcję, która pozwala nam wybrać konkretny kanał. Wybieranie takiego połączenia jest właściwie losowe. Pseudolosowe. Co więc w przypadku, kiedy obaj bylibyśmy na tym samym kanale? Lub takich podłączonych urządzeń w okolicy byłoby na przykład 4 razy tyle, ile jest wszystkich kanałów. Ktoś, kto zaprojektował Bluetooth, ewidentnie miał jakieś kontakty z obcą cywilizacją, bo ten problem został pokonany w następujący sposób. Pomiędzy telefonem a słuchawkami, czy czymkolwiek, podczas łączenia się wysyłany jest specjalny klucz dostępu, który w rezultacie blokuje dostęp innych urządzeń do tych słuchawek. Teoretycznie ktoś będący na tym samym kanale może usłyszeć to, co leci z twojego telefonu, ale w rzeczywistości taki sygnał dochodzący do słuchawek tej drugiej osoby nie jest przetwarzany przez te słuchawki. Przez to, że sygnał, jaki tam dotarł, nie ma prawidłowego klucza. A właściwie nawet gdyby jakimś cudem doszło do takiego przetworzenia sygnału, nie grałaby tam ta sama muzyka, bo ten klucz nie tylko pozwala na dostęp, ale też i na odszyfrowanie wiadomości. Uwaga, wizualizacja. Mamy tutaj taką wiadomość. Kiedy te urządzenia są ze sobą połączone, podczas jej wysyłania, szyfrowana ona jest w taki sposób, że każda litera przesunięta jest o jedną do przodu. To znaczy A zamienia się na B i tak dalej. Natomiast w drugim urządzeniu szyfrowanie działa na zasadzie przesunięcia się 2 liter do przodu. Nawet gdyby ta informacja została odebrana przez tamto urządzenie, to znaczenie tej wiadomości po odszyfrowaniu byłoby całkiem inne. Tak samo jest i tutaj przy Bluetooth. No to spoko. Tylko co w przypadku, gdy ktoś dowie się, jakiego klucza używają te urządzenia? I tutaj właśnie można dostrzec kolejne potwierdzenie tego, że gościu, który stworzył Bluetoucha, na 100% miał powiązanie z kosmitami. Otóż gdyby ktoś chciał się włamać i posłuchać muzyki, która wysyłana jest przez twój telefon, czy tam wykraść twoje dane, musiałby uporać się z jedną rzeczą. Pamiętacie nadal te kanały? Te takie, co znajdują się w tych częstotliwościach, gdzie telefon łączy się ze słuchawkami czy czymkolwiek przez Bluetooth. No. To takie połączenie nie znajduje się ciągle tylko na jednym kanale, tylko właściwie na wszystkich. Konkretnie taka łączność przeskakuje na tych kanałach tak 1600 razy, na sekundę. W jaki więc sposób te urządzenia wiedzą, na jakich kanałach będą zaraz dalej razem działać? Tutaj działanie też jest powiązane z kosmitami. Po odebraniu informacji przez słuchawki, wysyłają one informację zwrotną, na którym kanale teraz będą odbierać następne informacje. I działa to tak cały czas, losowo. Tak więc jakiś haker mógłby podsłuchać to, czego słuchacie, ale zdobyłby on jedynie mały kawałek przesłanych informacji. Co jednak, gdyby to nie człowiek próbował się włamać, tylko na przykład robiłaby to sztuczna inteligencja? Tylko chwila.
Czy ona w ten sposób chciałaby zacząć przejmować władzę nad światem? Czy istniałby jakiś test, który mógłby nas ostrzec przed tym zagrożeniem? Sprawdź to tutaj.